Mszą świętą rozpoczęły się uroczystości 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Po niej w samo południe zgromadzeni u stóp pomnika Józefa Piłsudskiego wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. W świątecznej uroczystości udział wzięli mieszkańcy miasta, władze samorządowe, poseł Jarosław Zieliński. W obchodach udział wzięli także żołnierze 14. Pułku Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach oraz służby mundurowe. Tłum mieszkańców wysłuchał okolicznościowych wystąpień posła Zielińskiego i prezydenta Renkiewicza. Obaj w swych przemówieniach skłaniali mieszkańców miasta i regionu do głębokiej refleksji. Każdego roku, 11 listopada, zadajemy sobie pytanie o sens wielkiego słowa niepodległość. Słowa równie wielkiego jak inne ważne, wolność, patriotyzm czy demokracja. Czym jest dzisiaj dla nas niepodległość? Czy jest to tylko fakt historyczny opisany w podręcznikach? Czy może czymś więcej? Sumą marzeń, aspiracji, wielkich idei, codziennych starań jednostek i narodu. Bo gdyby tak pojmować sens niepodległości, to łatwiej byłoby docenić nie tylko wysiłek ojców naszej niepodległości, ale i też inna byłaby nasza codzienna praca nad jej kształtowaniem. Jeżeli uznamy, że niepodległość jest kategorią historyczną, symbolem, jesteśmy zwolnieni z wysiłku jej interpretacji. Jeżeli jednak uznamy, że niepodległość jest materią żywą, mamy obowiązek ciągłego jej interpretowania, pielęgnowania, analizowania i doskonalenia. Niech więc nie będzie starym srebrem rodowym, tylko wielką wartością, której blask trzeba wciąż i wciąż przywracać. Dzisiaj mamy suwerenność, dzisiaj mamy niepodległą i demokratyczną, bezpieczną Rzeczpospolitą. I musimy, powinniśmy postawić sobie pytanie, co należy do obowiązków naszego pokolenia. Nas dzisiaj żyjących, bo pokolenia można różnie definiować. Ja myślę o tych, którzy dzisiaj żyją niezależnie od tego, ile mają lat, zwłaszcza jeśli są już dorośli albo dorastający. Ale także trzeba definiować te obowiązki na przyszłość. Wydaje się, że sprawa jest bardzo prosta. Trzeba umacniać naszą niepodległość, trzeba wzmacniać bezpieczeństwo, trzeba czynić nasz naród coraz silniejszą wspólnotą. Wspólnotą polskości, wspólnotą ducha, wspólnotą kultury, wspólnotą żarliwego patriotyzmu. Tak się dzieje. Jeszcze raz wrócę do myśli i pytania, co nam dzisiaj głównie jest potrzebne i co jest naszym obowiązkiem. Wydaje się, że nic nie zastąpi patriotyzmu. Tego, który przejawia się w uczuciach, w myślach, w działaniach, w czynach, zwłaszcza w czynach. I tutaj niewątpliwie pojawia się jeszcze jedno pytanie o to, o czym już wspomniał prezydent Suwał przed chwilą w swoim wystąpieniu, a co ja i bez tego zamierzałem powiedzieć. Otóż, proszę Państwa, pojawia się pytanie o granice sporów. Spory wewnętrzne w demokracji być muszą i one będą. I nie ma co bez takiego poczucia realizmu nawoływać do tego, żeby tych sporów nie było, bo był taki czas, to był PRL, kiedy nie było sporu, bo jedna partia miała rację. Teraz jest normalna demokracja, więc są spory, są różne poglądy. I to trzeba uznawać za wartość. Oczywiście te spory powinny toczyć się w sposób parlamentarny, w sposób dojrzały, kulturalny, a nie taki, jak to dzisiaj niestety często obserwujemy. Ale to nie czas, żeby o tym dłużej mówić, natomiast ważne jest jedno, co chcę powiedzieć. Otóż powinny być pewne sprawy fundamentalne z tych sporów wyłączone. Tą sprawą niewątpliwie jest polska niepodległość, polska suwerenność, polska podmiotowość,
i polska godność na arenie międzynarodowej. Nie wolno nigdy nikomu powtórzyć błędów, które były w przeszłości, a więc szukać u obcych pomocy w rozwiązywaniu tych spraw, które się wydają partykularnie ważne wewnątrz tego demokratycznego sporu, jaki się toczy. Powinniśmy być zjednoczeni wokół niepodległości, wokół patriotyzmu, wokół służbie przyszłości Polski. Inne sprawy mogą podlegać wszelkim dyskusjom, debatom, sporom. Nic z tym złego, wręcz przeciwnie nawet. Tylko oczywiście poziom i kultura. Dlatego, proszę Państwa, wydaje mi się, że przed nami stoi to zadanie i odnosimy i odnieśmy je do siebie, wszyscy. Ja myślę, że to, że tu jesteśmy dzisiaj w tak licznym gronie i razem, to też jest wynik tego, co podyktowali nam wyborcy 13 października. Oni wskazali kierunek i ten kierunek będziemy realizować, tak będziemy postępować, służyć Polsce, szukając jedności w tych działaniach, które służą przyszłości Rzeczypospolitej. O jedności mówił również prezydent miasta Czesław Rankiewicz. Przy takiej okazji jak dzisiaj warto też podkreślić, jak ważną sprawą dla niepodległości i suwerenności jest jedność, współpraca i pojednanie. Nie powinniśmy więc szukać tego, co nas dzieli, tylko tego, co nas łączy. Podziały, które wytworzyły się w naszym społeczeństwie ostatnimi laty, są zbyt głębokie. Jest jednak na to recepta. Nauczmy się ze sobą rozmawiać, szanować się wzajemnie. Płaszczyzna porozumienia są fundamenty demokracji, dialog, pluralizm, praworządność, samorządność. Innej alternatywy dla nas nie ma. Nikt nie zaprzeczy, że po 1989 roku Polska osiągnęła niebywały sukces i ciągle jego osiąga. Widać to w naszych domach, na naszych ulicach, w kraju, ale również w naszych ukochanych Suwałkach. Nie możemy tego sukcesu zmarnotrawić. Nic sensownego nie zbudujemy, gdy będziemy koncentrowali się tylko na przerzucaniu się własnymi racjami, burzeniu i walce. Nie trzeba nam sporu, kto jest lepszym patriotą i prawdziwym Polakiem. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie świętujemy tą wspaniałą rocznicę. W wolnym kraju jest miejsce dla wszystkich, nawet dla tych, którzy mają inne zdanie lub prezentują inny pogląd. Jako podsumowanie swojej wypowiedzi pragnę wszystkim tu obecnym oraz całej naszej suwalskiej rodzinie przekazać życzenia. A będą to życzenia, które ostatnio wybrzmiały w jednej z suwalskich szkół. Obyśmy byli jedno. Jarosław Zieliński swoje wystąpienie zakończył cytatem z Konstytucji Kwietniowej. Każde pokolenie jest obowiązane wysiłkiem własnym i zaakcentuję wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę państwa. Niech Bóg błogosławi Rzeczpospolitą.